Witam Was bardzo serdecznie w drugiej części serii o tworzeniu gier 3D w Unity. Ja nazywam się Arek Brzegowy i będę prowadził ten kurs. Druga część nosi podtytuł Przekuj prototyp w grę. W pierwszej części stworzyliśmy prototyp na bazie takich prostych modeli, a cała mechanika na końcu pierwszej części była już gotowa. W drugiej części dorabiamy trochę scenerii do naszej gry. Zaczniemy od tworzenia terenu na nowych narzędziach w Unity. Teren, który został zaktualizowany w wersji 2019 oraz najnowszych narzędziach Terrain Tools, które jeszcze są w fazie preview, ale już zaczynamy się z nimi zapoznawać. Dzięki temu wyrzeźbimy sobie bardzo ładnie i sprawnie cały nasz teren. Następnie zaczniemy go malować teksturami. Nauczymy się, jak te tekstury dodawać, jak je skalować, poprawić na nich połyskliwość i tak dalej. Wymiana pędzla, jego intensywności, te wszystkie narzędzia oraz sposoby pracy z tymi narzędziami tutaj będą poruszone po to, żeby właśnie stworzyć ładną scenerię do tej naszej gry. Jak stworzymy już sobie ścieżkę dla naszych tych atakujących jednostek i pomalujemy całą pozostałą część, to zaczniemy gdzieś tam w tle dodawać sobie drzewa. One również są dodawane za pomocą tych narzędzi do terenu. Będą to różne rodzaje drzew, żeby wiedzieć, jak też je właśnie tam sobie dodawać, żeby nie były wszystkie drzewa w lesie identyczne, jak sobie z tym radzić. I na końcu terenu detalowanie, czyli właśnie jakieś małe krzewy, trawa, kamienie. W kolejnym etapie zrobimy ścieżkę. Tą ścieżkę już mieliśmy w pierwszej części, w prototypie, ale na prostych geometriach. Teraz musimy nauczyć się ją przenosić na taką organiczną siatkę terenu, jaką mamy tutaj wyrzeźbioną. I zaczniemy robić efekty do funkcjonalności naszej gry. Poruszymy tu zarówno modelowanie, żeby pokazać zasięg strzelania wieżyczki, jak i powiemy sobie trochę o materiałach. Kiedy wieżyczka będzie już miała widoczny swój zasięg, zabierzemy się za interfejs, żeby nie był tymi białymi prostokątami, tylko żebyśmy mogli podkładać na nie różne tekstury, różną grafikę oraz potrafili je poustawiać, który na wierzchu, który pod spodem, jak ma się tekst rozciągać do przycisku i tak dalej, żeby to po prostu już szło nam później sprawnie. I wrócimy do sceny. Wrócimy do sceny, żeby zająć się trochę bardziej jej oświetleniem. Pierwszym krokiem będzie wymiana tła tej sfery otaczającej nasz teren. Później będziemy oświetlenie tej całej sceny robić. Najpierw za pomocą światła, a później będziemy oświetlać tą scenę właśnie z tej grafiki otaczającej, tak zwanego skyboxa. Kolejnym efektem będą pociski smugowe. Pociski smugowe, które wcześniej były zwykłą sferą, ale po przyciemnieniu oświetlenia w grze po prostu przestały być widoczne. Po pierwsze, nie widać. Po drugie, one były taką kulką, które po oddaleniu kamery niespecjalnie były widoczne. Pociski smugowe będą już widoczne po zakończeniu tego etapu i zaczniemy rozświetlać pozostałe elementy sceny. Będziemy rozświetlać wieżyczki, będziemy rozświetlać wrogie jednostki, dodamy im taki neon pod spodem, trochę przekolorujemy same siatki tych wrogich jednostek. No i już ta nasza gra zyska trochę właśnie kolorów, zyska trochę tych rumieńców wizualnych. Kolejnym etapem będzie sterowanie kamerą. Tutaj musimy napisać parę skryptów. Będziemy uczyli się
jakoś przełożyć ruch myszki na ekranie 2D na ruch kamery w scenie 3D. Kamera ma się ruszać po płaszczyźnie, ale parametry nie są już X, Y, tylko musimy to właśnie tam trochę pozamieniać. Ale dzięki temu będziemy już spokojnie sobie mogli śledzić tą naszą kamerą, niezależnie jak duży będzie teren, będziemy mogli przesuwać w różne miejsca mapy. To oczywiście przyda się nie tylko w tej grze, ale w wielu innych. No i będziemy też dodawać eksplozje do zniszczonych jednostek. Będziemy dodawać muzykę i dźwięki. Muzykę jako takie tło przewodnie do gry. To inny rodzaj muzyki. Dźwięki przestrzenne podczas strzelania wieżyczek, podczas eksplozji będzie też oddzielny dźwięk. I to będą dźwięki, które będziemy słyszeli w zależności od tego, gdzie będziemy kamerą. Będziemy słyszeli z lewej lub z prawej strony. To właśnie te dźwięki przestrzenne oraz dźwięki do interfejsu, na kliknięcie, na pojawienie się panelu, na zakończenie danej fali, jakieś fanfary, tak żebyście mogli sprawnie dokładać te dźwięki w różnych miejscach waszej gry różnymi metodami. No i nasza gra, jak widać, bardzo się zmieni od tego, z czego wychodzimy, czyli ten prototyp, który powstał w pierwszej części kursu. Zaczynamy dokładnie w tym miejscu tą część, w której skończyła się poprzednia. I powoli wymieniamy. Mam nadzieję, że sprawi to dużo radości i zapraszam do kursu. Mówił Arek Brzegowy.